Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. W podstawie piramidy zdrowego żywienia, którą Instytut Żywności i Żywienia promuje, znalazła się aktywność fizyczna. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się stało i czy naprawdę bez aktywności fizycznej nie można być zdrowym? Aktywność fizyczna znalazła się dlatego w podstawie piramidy, że jak stwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia, brak aktywności fizycznej jest czwartą przyczyną wszystkich zgonów ludności na świecie. A niestety tendencja jest zmierza obecnie do tego, żebyśmy byli coraz mniej aktywni. A więc należy przy każdej okazji, z okazji piramidy zdrowego żywienia, przypominać również o potrzebie aktywności fizycznej i to aktywności codziennej. No właśnie, i ta rola aktywności fizycznej została podkreślona w ostatniej aktualizacji piramidy, ponieważ do jej nazwy została wprowadzona aktywność fizyczna. Piramida dzisiaj się nazywa Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Tak, mam nadzieję, że patrząc na produkty spożywcze, wszyscy spojrzą również na aktywność fizyczną i przypomną sobie o tym codziennym obowiązku. No właśnie, pani profesor, ale jakby postęp cywilizacyjny i wszelkie udogodnienia, wszelkie sprzęty, pojazdy sprawiły, że człowiek współczesny no mniej ma okazji do ruszania się. Zresztą jest takie określenie jak siedzący tryb życia, prawda? No, wszyscy jesteśmy jego ofiarą. Co możemy zrobić, żeby jednak dostarczyć sobie tą dawkę ruchu dla zdrowia w tak niesprzyjających okolicznościach? Uzasadnieniem dla podjęcia codziennej aktywności fizycznej może być to, że człowiek ewoluował przecież w ruchu. Nasi przodkowie byli bardzo aktywni w porównaniu z nami i proporcja energii spożywanej wówczas do wydatkowanej była mniej więcej jak 7 do 3, a w tej chwili jest jak 7 do jednej części. A więc no, musimy się przeciwstawić temu sedentarnemu trybowi życia. Dosłownie człowiek postępuje w tej chwili jak ukwiał. Usiądzie przed biurkiem i siedzi przez 8 godzin bez ruchu. Natomiast aktywność jest niezbędna, żeby wszystkie nasze procesy metaboliczne pracowały tak jak należy. No właśnie, skupmy się może teraz na mechanizmach. Powiedziała pani, że brak ruchu jest czwartą przyczyną zgonów. W jaki sposób wpływa ona na zdrowie tak negatywnie, brak ruchu? Brak aktywności fizycznej, czy inaczej aktywność fizyczna, ma swój udział praktycznie we wszystkich chorobach tych tak zwanych cywilizacyjnych, czy dietozależnych, czy przewlekłych, jakbyśmy je nie nazywali, we wszystkich tych chorobach, które współcześnie zabijają ludzi. A więc na szczęście jest to czynnik modyfikowalny. Jeśli byśmy zwiększyli cokolwiek poziom aktywności fizycznej, wówczas zapobieglibyśmy wielu chorobom, między innymi chorobom krążeniowo-oddechowym, dlatego że aktywność fizyczna wpływa na naszą sprawność krążeniowo-oddechową. Również bierze aktywność udział, a właściwie jej ciągle brak, bo wolę mówić o braku aktywności niż o poziomie, który jest minimalny, w rozwoju nowotworów wielu, co potwierdzono. Nie mówiąc o tym, że wpływa również aktywność fizyczna na sprawność umysłową. Ostatnie badania udokumentowały, że aktywność fizyczna, nawet jednorazowa, wpływa na namnażanie komórek mózgowych i na sprawniejsze połączenie między synapsami, czyli połączeniami w komórkach naszego mózgu. No, psycholodzy wskazują też, że aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem rozładowania stresu, prawda? To też prawda. Oczywiście zgadzam się z tym i wielu, wielu innych po prostu no, relaksuje nas w jakiś sposób i z tego względu wpływa również na powodzenie leczenia w tych chorobach. Myślę, że trzeba też podkreślić, że aktywność fizyczna jest najlepszym środkiem zapobiegającym otyłości, prawda? Bezwzględnie tak, dlatego że wpływa na zachowanie równowagi, na bilans energii
pomiędzy energią spożywaną i energią wydatkowaną. Wiadomo, że spożywamy dużo produktów wysokoenergetycznych, czyli dużo kalorii, a wydatkujemy w formie aktywności fizycznej bardzo niewiele, bo siedząc za biurkiem, czy odpoczywając przed telewizorem na kanapie, praktycznie nie wydatkujemy żadnej energii poza podstawową przemianą materii. A jakie są najbardziej takie zalecane formy aktywności fizycznej dla takiego współczesnego człowieka, który no, nie pracuje w polu, nie rąbie drzewa, tylko mieszka w mieście? Dla przeciętnego człowieka najlepszą formą aktywności jest aktywność umiarkowana do intensywnej, ewentualnie, ale w każdym bądź razie nie myślmy o konieczności chodzenia na siłownię czy uprawiania maratonów. To są aktywności, to są takie formy, które uprawiają sportowcy. Natomiast przeciętny człowiek powinien co najmniej, dorosły człowiek, około 150 minut tygodniowo spędzać na intensywnym spacerze czy na jakiejkolwiek innej formie aktywności. A dzieci i młodzież powinny co najmniej 60 minut w ten sposób spędzać. Poza tym przeciętni ludzie, którzy siedzą za biurkiem wiele godzin przed komputerem w pracy, to powinni korzystać z każdej okazji, aby wydatkować energię, podchodząc jeden czy dwa przystanki do autobusu, czy wręcz pieszo dochodząc do pracy, jeśli to możliwe. No i oczywiście nie korzystać z windy, tylko regularnie wchodzić na schody, które są to wchodzenie, to przeciwstawianie naszego ciała ciążeniu ziemskiemu jest najlepszą formą aktywności dla naszych mięśni, dla naszych kości i dla ogólnie dla naszego metabolizmu. Dziś bardzo modne są siłownie. Ludzie po pracy właśnie zapisują się do takich klubów, do siłowni, gdzie pracują z jakimiś ciężarami, z jakimiś maszynami. Czy to jest właściwy kierunek? Owszem, czemu nie? Dla osób, które lubią aktywność fizyczną, uprawiają ją jak najbardziej. Tylko chodzi o to, żeby nie była to taki zryw jednorazowy, dwutygodniowy czy miesięczny, tylko żeby jednak wpleść te zajęcia na siłowni jednak w swoją ogólną aktywność fizyczną, no niemalże codzienną. A czy aktywność fizyczna jest równie ważna na każdym etapie życia? Tak. Od najmłodszego wieku do późnej starości. Światowa Organizacja Zdrowia, układając różnego rodzaju zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, twierdzi, że starsze osoby powinny tyle samo uprawiać aktywności fizycznej, jak dorośli w pełni sprawni. Bowiem, no oczywiście na ile im stan zdrowia pozwala, ale jest niewiele schorzeń, które by uniemożliwiały jakąś formę dostosowaną do stanu zdrowia aktywności fizycznej. Powiem więcej, każda aktywność fizyczna jest lepsza, niż bierność fizyczna. No właśnie, zatrzymałem się przy tej bierności. Czy są jakieś badania naukowe, populacyjne w Polsce, które pokazują, jak daleko Polacy odbiegają od tej zalecanej ilości aktywności fizycznej? Jest wiele badań epidemiologicznych, które właśnie wykazują poziom tej bierności. Jest ona bardzo duża. Może nawiążę do grupy, która nas najbardziej interesuje, do młodych ludzi, którzy nabierają nawyków na całe życie i średnio młodzież w wieku szkolnym spędza 4,5 godziny dziennie na czynnościach całkowicie biernych po szkole, po zajęciach szkolnych w domu, a średnio 4,5 godziny to oznacza, że są i tacy w tej grupie, którzy spędzają w ten sposób 7 i 8 godzin do późnych godzin nocnych siedząc przed komputerem czy przed telewizorem. A więc w tej chwili znów Światowa Organizacja Zdrowia uznała bierność fizyczną, ten sedentarny tryb życia, jako niezależny czynnik ryzyka rozwoju wielu chorób. Sporo też mówi się dziś w mediach o tym, że zmagamy się w ogóle z plagą nieuczestniczenia w zajęciach z WF-u w szkołach. Czy to prawda? Owszem, jest to prawda. Może częściowa. To zależy bardzo dużo od szkoły i od nauczyciela, bo mieliśmy okazję się przekonać w programie szwajcarsko-polskiej współpracy, kiedy zwracaliśmy uwagę na ten problem,
wówczas no, poprzez kontakt z rodzicami zmniejszyło się bardzo odsetek no, takich zwolnień nieuzasadnionych jakąś poważną chorobą. Tych zwolnień jest znacznie mniej w szkołach podstawowych, kiedy w sposób naturalny jeszcze dzieci cieszą się tymi zajęciami fizycznymi, natomiast im starsza młodzież, tym więcej zwolnień i wielka wina jest u rodziców, którzy no, z powodu klasówki z innych przedmiotów chętnie te zwolnienia wypisują. Ja myślę, że edukacja ma tutaj dużą rolę i uświadamianie rodziców, że takie zwolnienia szkodzą im dzieciom, prawda? Tak, to ma podstawowe znaczenie, aby rodzice zdawali sobie sprawę, że zwalniając dzieci w tej chwili z zajęć wychowania fizycznego, nie wspomagając, żeby jeszcze miały dodatkowe zajęcia po szkole, no, po prostu decydują o zdrowiu dzieci obecnie i nawet w życiu dorosłym, w czasie odroczonym, dalece odroczonym już stanowi ta bierność fizyczna ryzyko rozwoju wielu chorób. Pani profesor, proszę powiedzieć, czy są jakieś choroby, w których aktywność fizyczna jest szczególnie ważna, albo też choroby, gdzie jest przeciwwskazana? Odpowiadając na ostatnią część pytania, to ja osobiście nie widzę żadnych chorób, w których aktywność fizyczna byłaby przeciwwskazana, bo nawet osobom chorym na nowotwory, przy nawrotach, aktywność fizyczna zapobiega tym nawrotom, poprawia jakość życia i we wszystkich chorobach można aktywność fizyczną uprawiać. Nawet osoby w pełni niepełnosprawne też mogą różne formy odpowiednie do ich stanu zdrowia zastosować. Jak wspomniałam na początku, aktywność fizyczna jest czynnikiem, który bierze udział we wszystkich chorobach, na które chorujemy na całym świecie i które nas zabijają. I również odgrywa w niezakaźnych chorobach, ale również i w zakaźnych chorobach też poprawia odporność organizmu i w związku z tym również odgrywa swoją pozytywną rolę. Kiedyś się mówiło zimna woda zdrowia doda, hartowanie, tak. A dzisiaj się raczej zwraca uwagę na aktywność. Bądź aktywny, tak. Mhm. Pani profesor, a jeśli chodzi o kobiety ciężarne, to również powinny być aktywne fizycznie? Przede wszystkim powinny być aktywne, bowiem już programują jak gdyby metabolizm swojego dziecka, które noszą w łonie, a z przykrością muszę powiedzieć, że Polki są mało aktywne w porównaniu do kobiet ciężarnych z innych krajów, co wynika z danych w piśmiennictwie na ten temat. Tymczasem no, można w porozumieniu z lekarzem oczywiście po przyjrzeniu się, czy aktywność nie będzie zagrażała akurat, no bo są przypadki, że może zagrażać zdrowiu mamy i płodu, ale takich przypadków jest dużo mniej i stosownie do stanu zdrowia tę aktywność fizyczną jak najbardziej należałoby do swojego stylu życia w tym okresie włączyć. To dziękuję za rozmowę. Dziękuję.